Wieczorem 14 października, prawie miesiąc temu, uznaliśmy, że najwyższy czas przełowić naszą bojowniczą młodzież do większego 120-litrowego akwarium. Bojowniki miały wówczas około 7 miesięcy. Od kiedy je przełowiliśmy, zaczęły rosnąć jak na drożdżach. Kiedy dzisiaj zmierzyłem megalodona, a właściwie megalodonkę, bo jak się niedawno okazało, to samica, wyszło na jaw, że ma około 3 cm długości. To niezły wynik jak na 8-miesięczną rybę. Między naszymi bojownikami wciąż jest spora różnica wzrostu. Syriusz, przykładowo, jest dwukrotnie, a może nawet trzykrotnie mniejszy od niektórych ze swoich braci i sióstr. Mamy to szczęście, że nasze bojowniki na ogół nie biją się między sobą. Niestety, jest jeden wyjątek. Wyjątkiem tym jest McClunky. Pokurczowaty i gorzej rozwinięty bojownik. Był nękany i zastraszany przez rodzeństwo, wskutek czego musiał zostać w mniejszym akwarium. Od kiedy został tam sam, zmienił się nie do poznania. Bardzo urósł, barwę z bladoniebieskiej zmienił na taką, jaką sami widzicie. Mówiąc potocznie, wystrzelił do góry.